Hej, hej, moi drodzy, na was Niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w kolejnej nowej grze. Tym razem Tavern Master. Niestety nie ma po polsku, także trochę szkoda. A gra, no zobaczymy. Powiem wam tak, no będę próbował, może uda mi się załatwić kluczek albo dwa na jakiś konkurs od dewelopera. Zobaczymy, nie obiecuję, napisałem, zobaczymy co z tego wyjdzie. A na razie, moi drodzy, co, zaczynamy, nie? Było coś podobnego, coś tam Crossroad Inn, chyba coś takiego, ale to jakoś średnio było, pamiętam, przyjęte, coś tam było nie halo, a tutaj widzę całkiem niezłe opinie na Steamie. Dobra, zobaczmy, co to jest. Welcome to the tavern, you will be in charge of managing and growing your business. Dobra, business, co to jest? Take a look around. Jak to możemy się looknąć around? Aha, czy mogę pojechać gdzieś daleko? A nie, czyli to jest taka ograniczenie. No, niby jest jakiś, widzicie, klimacik z tyłu, ale dobra, tak naprawdę nas obchodzi. Obchodzi nas nasza tawerna. Nic więcej tutaj nie będzie nas zbytnio interesowało, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, mamy, to zrobiliśmy. Następnie, teraz co? No nie wygląda zupełnie jak tawerna, nie ma ściany, brakuje okien, drzwi i tak dalej. Zajmijmy się tym, no to zajmujemy się. Czyli co, budujemy ścianę. Rozumiem, że na razie najtańszą. Proste w miarę czytelne, nie? Jak to się działa? Drzwi. Okienko. Szkoda, że tylko jedno. Kup trochę stołów i ławek. No dobra. No to co? Stawiamy stołki. Rozumiem, że te większe. I siedzonka. Fik. Fik. Nie wiem, czym się różnią te. There is no light near the seat. A, żeś ciemno. No to musimy kupić światełka, nawet była chyba informacja. Ło, nie jest tanio. Dostaniemy plus 50 prestiżu, rozumiem, ale stówkę to kosztuje, nie? Nie, to znaczy 2 razy 1. 1 razy 1, 2 razy 1. Dobra. A, i to musimy tu, rozumiem, tak? Na filarkach stawiać, to ciekawe. A to, a mogę to obrócić teraz? Nie, jak stawiam, to nie mogę. Dobra, to postawię to i z ciekawości... Great job! To great job, to mi się zawsze podoba. Now that we have enough seat for our guests and step would, next step would be the beer to serve. Dobra, zobaczmy, czy ja jestem w stanie coś... Nie, dopóki jest tutorial, nic nie mogę zmienić, więc mogę sobie klikać teraz. Rozumiem, że kupujemy... nie jest tanio. Beczułkę, dobra, ale żeby to zaserwować, musimy to przelać? Bo kupiliśmy to, tak? I co, nie mogę jej od razu sprzedawać? Drink refill. Refill? 1 litr, max 150 jeszcze za przelanie. No dobra, 150 litrów przelanie z beczki do beczki tyle kosztuje, to ciekawe. Wydawało mi się, że się wbija kranik i się leje po prostu, a nie, że się jakiś bawi w przelewanie. Chyba, że to tyle kosztuje ten kranik. No dobra, to spadamy, bo to zrobiliśmy. Znowu great job. No we have place for people to sit down. Mamy miejsce dla to, żeby ludki gdzie siedzieli. Mamy też drinki do serwowania. No następne musimy zatrudnić ludków. Tak, załogę. Możemy sobie wybrać. Mamy 4 kandydatów. Codziennie będzie, tak? Każdego dnia będziemy mogli wybierać. Salary dostałem tyle samo, pensyjkę. Level 1 na razie wszyscy są. A, mają różne umiejętności. Ten... nosi 2, ten nosi 4. Prędkości mają różne. Dobre, dobre. Z załadunkiem na czysto, że tak powiem. I nalewanie drinków. Ten jest dobry. I ma nawet niezłe staty. Chociaż ten też ma całkiem niezłe. Czyli to by było 4, 8. Też 8. Tutaj dokładnie mniej więcej te same. Bo potem można to, widzę, ich rozwijać. A nie wszystkie mają tak tutaj, nie? Ci na przykład mają tutaj więcej. Zresztą mają 7, tak jak tu, ale tu mają mniej za to. No właśnie, za to nosi 4 drinki. Nie wiem, wydaje mi się, że ten jest taki ok. Oprócz nalewania drinków, to cała reszta jest w miarę. No tylko pytanie, co jest ważne teraz, nie? Czy właśnie może nalewanie drinków szybkie jest ważne, a to noszenie jest nieistotne. Nie wiem. Dobra, wybierzmy tego. Tak mi się wydawało. No i teraz jeszcze kelnerki. No mniej więcej ta sama zasada.
Czy nie mają jakieś. Tu nosi 6 drinków na raz. O, ta dostaje tipsy. Ja wezmę na kasę. Nie musi być szybka. Dobra, dostanie tipsy za każdego. Mam nadzieję, chyba tak zrozumiałem. A nie mogę wybrać już więcej. Dyszka, pensja. Myślę, że to da radę. Wybaczcie mi jeszcze kaszel. Wszystko przygotowaliśmy na gości. Możemy odpalić. Tylko zanim to zrobimy, warto odblokować nowe rzeczy, czyli musimy zresearchować, coś wymyśleć. No na razie... Aha. Upgrade'y są wymyślane, kiedy obsługujemy różne typy gości. Można widzieć, ile tutaj widzicie są koszty tych, ile potrzeba gości, żeby ogarnąć coś. No i na kitchenów potrzebujemy 20 commonów, te białe, nie? Żeby obsłużyć, to dostaniemy kitchena. Dobra, no to researchujemy, bo na początku tylko to jest dostępne. Potem będziemy właśnie lemoniada, trochę tego jest. Mam nadzieję. Jest! No dobra, to będzie zabawa. I teraz tak, no ilość gości na dzień. Oznacza, ile może przyjść, średnio każdego dnia. Number of guests, gdzie to widać? Możemy przyjść około 29. Dokupując dekoracje, upgrade'ując swoją tawernę, rozwijamy tę ilość maksymalną. No dobra. Jesteśmy gotowi, żeby naszą tawernę otworzyć. Kliknij na play, żeby ruszyło. I ostatni, jakaś przedpowiedź. Patrzcie, masz wystarczającą ilość miejsca. Jak wszystkie miejsca są zajęte, kup kolejną ławkę, kolejny stołek, ławkę. No dobra, zobaczymy. Nie wiem, co tu jest. Cztery stoły. 8. To byśmy mogli zrobić, bo dokupić od razu dwa stoły i wszystkie ten. Byśmy mieli dwa Nie wiem, co to daje, ale coś to daje. No dobra, zaczyna się, moi drodzy, zaczyna się. Strasznie głośno, tak mi się wydaje. Nie, tak, zdecydowanie, wiecie co? Ja bym jeszcze troszeczkę, myślę, że te szemranie, żeby nie było aż takie duże. Dobra, może nawet teraz trochę przesadziłem, bo znowu go nie słychać, nie? Dobra, to tak. Dobra, coś tam przynajmniej będzie mrygało, jak będzie za głośno, to dajcie znać w komentarzach. No dobra, zobaczymy, dziewczyna nosi. I zgarnia tipsy za każdym razem właśnie, 3 plus 4, czyli opłacało się wziąć ją. Ale wydaje mi się, że powinniśmy mieć kolejne... to nie tu się kupowało. Kolejne wyposażenie, bo mam takie wrażenie, że mamy już na full ludzi. Ja wiem, że tak... Nie wiem, czy to jest dobrze, że tak od razu inwestujemy, ale dobra, no zobaczmy. Jestem ciekaw. Bo skoro 30 może przyjść dziennie, a mamy tu wszystkie stoły zajęte, nie? No dobra, więcej nie będziemy szaleć, bo kasy nie mamy. Trzeba by trochę zarobić. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. No, całkiem sprytnie gra wygląda. Ładnie sobie radzi, nie? Nasz mistrzu tutaj nalewa. O, i już niesie wodę. I browarek. Woda i browarek. Gdzie? Wróć. Ciekawe, czy one zbierają puste kufle? Tak nie widać, nie? Żeby zbierała. A może jednak? Zbiera, dobra, jak gościu sobie wychodzi, to dopiero zabiera kufelki, no dobra. Zaczynam się zastanawiać, czy nie potrzebujemy drugiej dziewczyny. Mam takie wrażenie, że moglibyśmy sprzedać więcej, gdybyśmy mieli więcej kelnerek. Wiecie co, to chyba nie jest takim złym pomysłem. Nie wiem, co to znaczy to jest, doświadczenie, weźmy jakąś jeszcze. Taką, która jest, nie wiem... Szybka, obrotna. Któraś tipsy. Na żarcie. Żarcie jeszcze nie mamy. Ta przynosi 7 więcej ludzi. Dobra, to weźmy ją, nie? Dobra, będzie 7 więcej. Wiem, że to w połowie, koniec dnia w sumie to bez sensu, ale dobra, już mamy zajęte stoły. Chodźcie, co ja bym jeszcze jeden postawił. Zawsze się mylę. No zawsze, jeszcze się mylę. 70. Chyba nas będzie stać na ławki i stówka na ławki. Tak trochę na zero wyjdziemy. Ale co tam? Mamy przynajmniej... mamy quest zrobiony. Tak jest. Nie wiem, co to daje. Będziemy mieli... w zależności... Zobaczcie, jak zrobimy kolejne zadania
To dostaniemy 100 złota, kamienną podłogę. Tak, tak, tak. To jest dosyć. To jest dosyć ciekawe. Dobra, to co nam jeszcze zostało? Zmienić nazwę. A, zaraz zmienimy, zmienimy i. I jakiś research skończymy. No zaraz pewnie się uda, mam nadzieję. A gdzie się zmienia nazwę? Kurde, gdzie się zmienia? Outside the tavern. Dobra, gdzieś z boku tawerny jest... Tavern Master. Dobra, jak to nazwiemy? A właśnie, jak to nazwać? Wesoła niedziela? Wesoła niedziela. Tak jest, wesoła niedziela. I mamy kolejny quest machnięty. A tylko dwa co prawda, no ale się zbliżamy. No finish in research to jeszcze nie będzie, bo będzie dopiero 9. Ale zobaczcie, to chyba był dobry pomysł, żeśmy kupili te stoły. No może przesadziłem, bo teraz ich nie ma, ale jest późno. Ale 38 może przyjść, dzięki tej drugiej kelnerce. No, dziewczyny się uwijają. Zarobek mamy, jak na tyle wydatków. Właśnie, jak to wygląda? Ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie wiem co tu się stało. A, kitchen się zrobiła, proszę. Wymyślone mamy. Gratulacje, odblokowałeś kuchnię. 800 kasy dostaliśmy bonusu, żebyśmy mieli szmalec na to, żeby to wybudować. Idziemy do kitchenka, potem wybudujemy coś tam i wymieniamy i dobra. Dobra, 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 spokojnie, bo to idziemy sobie tak, to było tu, nie. A ja nie muszę budować więcej tego, gdzie ja tą kuchnię postawię, przecież to nie zmieszczę tej kuchni. Nie ma szansy, żebym ją zmieścił. No na pewno nie ma szansy, no najpierw trzeba ją pobudować. Dobra, najpierw odbierzmy. Mamy 9, prawie 100 byśmy zarobili, dobra. Wiecie co, ja bym tutaj wrzucił kolejne ściany. Nie wiem ile będzie na kuchnię potrzebne. Dobra, zróbmy na razie taką małą. I tu zrobimy tą drzwi. O, żeby można było wejść. A, podłoga chyba jest potrzebna. Może kuchnię zrobimy kamienną. O, taką, wiecie, w krateczkę ładną. Dobra, i teraz byśmy potrzebowali... Nie wiem, czy potrzebujemy tutaj okno. Powiem wam szczerze, tu bym wolał dać okno. W ogóle dajmy okno. Mamy kasę trochę. Dobra, najpierw kuchmy tą kuchnię, żebym nie został bez niczego i bez kuchni. Dobra, jak to zrobić? Counter? Nie do końca wiem, jak to ma działać, bo nie wiem, kto i gdzie tu będzie gotował. No dobra, powiedzmy, że to jest tu. A to chyba źle zrobiłem, bo wypadałoby przestawić. You are missing kitchen counter, kitchen crate. Wydaje mi się, że to by można było przestawić. Jak to można przestawiać? Halo? Halo, halo? No dobra. Kitchen counter, bo właśnie chciałem tutaj mieć... Widzicie, bo tu można odbierać dania. I chciałbym, żeby to było tu, z brzegu. A to by mogło być w sumie dalej. I kitchen crate. O. To też tak nie przy ścianie? Nie da rady? Kurde, nie rozumiem, nie do końca rozumiem, jak to ma działać, więc na wszelki wypadek postawię tutaj. Coś nam brakuje? Nie. Tylko ludzi nam brakuje, nie? Szefów. Dobra, nie wiem czy będę dzisiaj, dobra, dzisiaj ich nie zamawiamy. Wydaje mi się, że nie ma sensu, ale z researcha możemy coś wybrać. Co to jest? To 7 gości, muzykanci. Wiecie co? Zróbmy lemoniadę. Zróbmy lemoniadę. Dobra. To na, nie wiem, ja bym to poprzestawiał. Można to naprawdę, nie można tego przestawiać, halo? Można. Dobra, bo ja nie wiem, czy...
Żeby to było tak. Nie wiem, jak to będzie wyglądało i jak on to będzie działał. Czy to będzie lada do odbierania, bo widzicie, tutaj jest, że szef opracuje tu, a tu odbierane są chyba dania, nie? Nie wiem, to też jak działa. No dobra, zobaczymy to, w razie czego poprzestawiamy. Wydaje mi się, że jakieś światło by się tu przydało. Bo bez światła to trochę się słabo pracuje. Teraz pytanie, gdzie? Czy tu będzie zasięg do wszystkiego, to, czy lepiej tu? Kurde, sam nie wiem. Chyba damy tu. Dobra, a wrócę jeszcze do kuchenki i w takim wypadku przestawię to. O, tak. Tak, żeby to w świetle było, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moja pierwsza kuchnia, że tak powiem. O, dywanki są. A, tutaj też dziewczyny roznoszą. Dobra, nie wiem o co biega. Ja bym jeszcze światełko dołożył. Takie tutaj, o, żeby wszystko było pełno oświetlone. Dobra, to jest, wydaliśmy całą kasę. Nie będę na razie, tak jak mówię, zatrudniał gościa, no bo nie ma sensu i tak jest koniec imprezy dzisiaj. Ciekawe, czy one już mają odliczoną pensję, czy jeszcze z tego poleci pensyjka. Ale 74 ludzi możemy mieć. Ja pierdzielę, zobaczcie, jak poszło. Ohoho. Do kiedy to leci? Do północy? Tak, do północy. No, powiem wam, że oprócz tych bonusów i wydatków to niezłe, ale wydatki były, wydaje mi się, uzasadnione. 6,3 sekundy, average occupancy. Czyli wygląda nieźle. A, i teraz musimy zatrudnić Miśka. Następny dzień, poczekajcie, a czas nie leci, dobra. Kogo byśmy wzięli? Speed, ale teraz speed to znaczy cholewciawie, nie? O, ten dostaje dwa bonusy, ale to wszyscy dostają dwa bonusy za każdy deser. A nie, ten za zupę. A, to teraz pytanie, kurczę, kogo wziąć? Ciekawe, co będą więcej chcieli jeść. Plus 5. Desery słabo. Ten jest dobry, ma małą prędkość. Ale za to, zobaczcie, do wszystkiego idą niezłe bonusy. Ło, ten za desery niezły. Jakbyśmy wzięli tego, ten jest chyba taki, no ten jest taki, wiecie, od wszystkiego, ale powolny. Wydaje mi się, że ten może być niezły. On tylko deserów nie robi dobrych, ale całą resztę robi nieźle i robi to szybko. Dobra, weźmy go dzisiaj, no bo to i tak codziennie się to ktoś zmienia, a można ich nadzieć więcej. Dobra, na razie pojedziemy z małym, tą, z pojedynczą obsadą. Zobaczymy, jak to będzie działało. Bo sam jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Dobra, na razie samo picie idzie. O, jest jakieś żarcie. A, czyli on tutaj coś robi, tu wyjmuje, a tu przygotowuje. Czyli akurat chcą desery, to słabo. Bo patrzę te bonusy, nie? Co dostają. O, plus 1, też deser. Kurde, same desery chcą, a ja wziąłem akurat gościa od głównych dań. O, tu plus 4, to już było coś lepszego. Kurczę, zarabiamy. Naprawdę zarabiamy. A się dziewczyny nie wyrabiają. No dobra, powiem wam, że jest nieźle. No serio, to mi się podoba. Tu mamy jakieś, 6 stołów. 20 obsłużymy, to zaraz będzie. Dwie dekoracje. To się da zrobić. Tylko dajmy normalny czas, bo gnamy tu jak wariaci. Ja tu mam jakieś dekoracje. Plancik. Co nam to daje plancik? Tylko 25, jest tani. 1,4 człowieczka. Tylko gdzie tego plancika damy? Pytanie za 100 punktów, może stać? Nie, bo myślałem, że może stać na barze, ale... Dobra, wrzućmy może tutaj. No tak, nie chcę za dużo. Ile tam było? 3 dekoracje? Kurczę, to będzie przeszkadzał trochę. Zobaczymy, może nie będzie tak przeszkadzał.
Dobra, i tu mamy, a dwie wystarczyły dekoracje i mamy stówkę. Ha! Dobrze. Okej, okay, zaraz research nam wyjdzie. 84 na dzień, o proszę. Dziewczyny się ogarniają. O, tak powiem wam, tutaj puste kufle. Co tak słabo? Może jeszcze jedną kelnerkę dorzucimy. Powiem wam, że to mogłoby być całkiem niezłe rozwiązanie. Dorzućmy jeszcze jedną dziewczynę. Jeszcze, a 16, to już się nie opłaca. O, mamy research kolejny. Mamy kolejny research. To co, teraz bierzemy 7 gości więcej, nie? 7 gości więcej. Mamy lemoniadę. Czy można kupić lemoniadę? 200 mamy. Nalać znowu trzeba 150. Grube pieniądze biorą, panie. Grube pieniądze. Jeśli co? Zatrudnijmy jeszcze dziewczynę. Tu czekają, widzę, że tak jakby troszeczkę było mało dziewczyn. Plus 5 tips po każde żarcie, to jest niezłe. Mood is not affected. A, czyli im spada jeszcze zadowolenie, jak czyszczą z tobą. O kurde. Tu więcej ludków przychodzi. A zobaczmy to. Z tym razem z żarełkiem. Się zastanawiam, co jest z tymi ludźmi też. O, mamy kolejnych 20. Tego jeszcze nie mamy. Zaraz tu będziemy mieli. I no, prawie byśmy dobili. Trzeba by mieć więcej tych. Ścianę przebudować. Dobra, to może jeden dzień tak popracujemy normalnie, zobaczcie. Dziewczyny w trójkę to ogarniają. Dużo lepiej to wygląda. Dużo lepiej. Mamy kolejny research. O kurde, nieźle jedziemy. Research, no to co, bierzemy muzyków, nie? Zobaczymy. I trzeba będzie naprawdę chyba powiększyć tą, ale to nie wiem, czy jeden dzień jednak nie będziemy musieli odczekać, bo się nie wyrobimy z kasą. Już bonusów nam nie dają. Ale zdecydowanie kuchnia jest okej, okay, ale chyba następnym razem weźmiemy takiego, tego gościa, który ogarnia wszystko, bo w sumie nie ma jakichś takich dużo zamówień. A do wszystkiego, że miał bonus, nie? Bo widzę, że jednak desery częściej chyba idą, przynajmniej na razie, niż inne. Albo weźmiemy dwóch. Nie, chyba aż tak dobrze nie ma. Lemoniadka idzie, idzie pomału. Strasznie drogo to wychodzi, powiem wam. Zaraz wodę trzeba będzie dolać za 150. Strasznie drogo, strasznie drogo. Dobra, rzućmy na maksa czas. Dobra. A jeszcze patrzcie, siedzą do samego końca. Tak im smakowało. No i mamy. Dobra, ile to wyszło? No, wygląda na plusie 300. Poza tym zakupy żeśmy zrobili, więc to nie wygląda źle. Nie wygląda źle. Zerknijmy jeszcze na tych naszych ludzi. Jak ich upgrade'ować? A, można ich upgrade'ować. To co, nalewanie drinów lepiej, nie? Zdecydowanie, żeby było szybciej. Czy my chcemy... Jest szczęśliwy, nie daje mu podwyżki na razie. Nie dajemy mu podwyżki, bo rozumiem, że to tutaj. Wszyscy są zadowoleni, zobaczymy następny dzień, jak będą marudzić. 5 plus 7, aha, i tak chyba dostają. A, bo mogę im obniżyć. No dobra, czyli jednak dostają. Dobra, co my byśmy chcieli w takim wypadku? High priority. Medium priority, zobaczcie. Room service, możemy być na razie na low priority, bo tego nie mamy. Czyszczenie tu, drinki i food na maksa. Na przykład, ale co my byśmy dali? 3 drinki, prędkość czy tipsy? Na schodach na razie nie mamy. Czyli możemy albo... Tak, jak coś niesie, żeby była szybsza. Dobra. Tutaj następna dziewoja.
Dobra, wszystkim dajemy na razie 12, trudno. I zrobimy dokładnie tak samo. Tu na razie tak, bo i tak nie mamy. A co my byśmy tu chcieli? Może tipsy jej, żeby dawali. Dajmy, żeby dostawała jakiegoś tipsa. A, to mogę dać jej więcej. Nie, nie, nie. A mogę dać mniej. Dobra, na razie dajmy wszystkim po 12. Ta jeszcze nie załatwiła levelu. O, ten już level drugi. Ale jeszcze nie mamy kolejnego. No dobra, 60 pensyjki. Myślę, że zarobimy i tak spokojnie swoje. Co mamy tu w questach? A, tylko dania główne przez cały dzień? Nie wiem, jak to można zrobić. Levelowałem już, halo. No, trzeba było poczekać chyba dopiero po ruszeniu dnia. Ten może robić tylko only main? Nie, nie mogę tu wybrać, nie? Nie mogę wybrać w żadnym wypadku tylko dania główne, więc... Wow, teraz samo żarcie, zobaczcie. Jeden za drugim by chciał żarcie. Jak nigdy, nie? No dobra, kasa idzie. Kasiorka działa. Bym z tej strony może jakieś okienko jeszcze dorobił, nie? W tym razie spokój. Ale jedziemy na pełno. Na pełno za tym. Prawie wszyscy siedzą. O, wszystkie miejsca zajęte. Także nie wygląda to źle. Kasa też idzie ładna. Miejmy nadzieję. Proszę bardzo. Zaraz będzie kolejny research. Bach. Jest. Dobra. I co my mamy ciekawego teraz? O, special eventy. Musimy mieć. A co to daje? Click for event button. Plus. Choose the event and click to confirm. Wait for the event to come. No dobra. Teraz tak, jakoś muzyków możemy zatrudnić? Czy może lepiej wziąć po tam. Powiększył jednak naszą o kolejne o kolejne pokoje. Można jakoś wywalić? Można. O, proszę. Mało tego i bym jeszcze nawet dozbroił się w kolejne stoły, moi drodzy. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Cyk, dziewczyny chyba się ogarną. Widzę, że tu na pewno światełko będzie potrzebne. Mamy kasę? Mamy jeszcze light. Na przykład po tej stronie. Tak jest. I to... No wiem, że... Dekory. Przeniesiemy tu, żeby nie przeszkadzały. No i zobaczymy teraz, jak to pójdzie. Ha, macie. A, miały być okna. Sorry. Nie wiem, jaki to ma wpływ. Ale okna wypadałoby, że były w karczmie. Dobra, mamy dwa kolejne stoły. Czy coś tu mamy ciekawego? Mamy sześć tych i mamy floor tile claimed. Dobra, teraz do 30 bijamy. A, tu już mieliśmy refill 150 litrów. Level up też już mieliśmy. To jest oszukaństwo, moi drodzy. No ale dobra, najważniejsze, że kasiora idzie. Ciekawe, czy dziewczyny się będą wyrabiać. Ile możemy mieć maksymalnie? Już to jest max. A jak zrobić, żeby... Żeby ich było więcej? Trzeba większy bar? O kurde, nie wiem. Chyba, że research trzeba będzie zrobić taki. Zobaczymy, nie?
Dobra, kasiorka sobie leci. Dobra, dajmy czas naprzód. Chyba niepotrzebnie mi to sprzątanie wyłączyłem, bo wydaje mi się, że rzadziej zbierają puste kufle. Tak myślę, że to o to chodzi. Że to może o to chodzić, nie? No dobra, roznoszą kolejne, kasiora 500 coś. Po inwestycjach całkiem nieźle, nikt żarcie nie chce, to jest trochę wkurzające. Nie wiem, czy on ma drugi, miał chyba już drugi level, nie? O, jest. A, można od razu go skillnąć. To daj mu desert lepszy. Ten deserek. No, całkiem nieźle, co prawda 115, ale mieliśmy dużo wydatków. Dobra, wydaje mi się, że możemy... O właśnie, level up employee, dopiero teraz to policzyło. A, czyli to danego dnia musi być. Czyli to nie jest takie, że jak to zrobię, to on sobie będzie pamiętał. Nie wiem, czy coś inwestować? Nie, dobra, wydaje mi się, że na razie musimy troszeczkę kasiory zrobić, jakieś researche i zdecydowanie wtedy jedziemy, nie? Od rana chyba więcej chcą jeść, mam takie wrażenie. Proszę, idzie ładnie, pyk, 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 plus 3, plus 4. 21, o, kasiorka leci. No i mamy eventy, congratulations, gratulacje, odblokowałeś tutaj jakieś zdarzenia. Jak działają? Kliknij na button zdarzeń, dodaj, wybierz jaki ma być i potwierdź i poczekaj. No nie wiem, możemy coś dla jaj zrobić. Na wtorek, wow, a to kosztuje, nie mogę tak, fiu, fiu, zobaczcie. Widzicie, to wszystko kosztuje naszą reputację. Mamy 800, więc możemy poczekać albo na wine tasting, albo to jest regularna imprezka. Woda lemoniada za 4. Wina nie mamy, więc ogólnie to by było słabo. To mogłoby być ciekawe, ale nie mamy truskawek. Dobra, możemy zrobić taki event. No to co, to będziemy czekać, nie? A, researcha nie mamy. Uuu, czekajcie, pre w ogóle. Some crates missing ingredient. Uuu, woda, a nie, tu. Uuu. A co ja mam kupić? Ja nawet nie wiedziałem, że tu jest. Orzesz, ty orzeszku. Nie mam pojęcia, ile powinno być. Czy jakieś owoce? Co on tu podaje? Zatrudnij, widzicie? Zatrudnij naszych jakichś obejrzy światów, podróżników, żeby dostawać ingredienty. A jakbyśmy wszystko zamówili, bo rozumiem, że tego nie możemy nic zamówić. Dobra, ja zamówię wszystko in total. Nie będziemy się babrać tam. Ale to by było... jest niezłe. Tylko czy ja mogę ich zamówić? I gdzie? I wodę trzeba dokupić. Free. A, woda jest za darmożkę. Dobra, to na razie jedziemy z darmową wodą. Gdzie ja mogę, kurde, zatrudnić ludzi? A, research. A, tu mogę. Dobra, ale weźmiemy może sobie... A, tu musimy mieć lepszych tych. Dobra, to bierzemy najpierw adventurersów, bo tu nie potrzeba, zwykli ludzie wystarczą. Jest git, moi drodzy, jest git, nie wiem co to było. A, musician podium można kupić. 7 only main courses, 10 cherry cake, o matko. I 150 litrów any drink. No zrobiłem to. A, bo brakowało jednego. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli to można dolewać po kawałku. Mamy. I powinniśmy mieć. Tak jest, 3 punkty. Wiem, że trochę taki może oszukuję. No przesadziłem z oszukiwaniem. Dobra, gdzie są
Muzykanci. Musician z podium. A, mogę drugi bar kupić. Jeden na jeden, a więcej nie mogę jednak, tak? Ale muzykiem z podium czterech, czyli można by mieć więcej miejsca i ustawić ich tutaj. Dobra, ale ja wolę ten Adventure's Table chyba, chociaż to też byśmy zrobili. Kurde, za dużo rzeczy to można by chętnie bym zrobił. Trzeba by znowu rozbudować tą. I podłoga. Trochę to kosztuje jednak. Dobra, i okienko. Build. Proszę bardzo, i wrócilibyśmy do... Tu, special, podium za 120. Nie wiem, o co chodzi i dlaczego ono tak się dziwnie ustawia. Dobra, i czy to oznacza, że mogę tu zamówić ludzi teraz? Mogę! 8 piosenek, 50 na dzień. A, 7 gości, czeka 10 sekund więcej. No dobra, zobaczmy, dla bajeru, bo to trzeba zobaczyć, nie? A, to dopiero jutro przyjdzie. No dobra, ale okej, to zobaczymy pewnie w kolejnych odcinkach, czy ja tu mam... Mamy kolejną umiejętność, ja bym drink pouring mu robił. No jest taki... A, najpierw level upniemy go. A, bo już z alarmu poszło, no to dobra. Ale możemy mu zrobić, żeby był zadowolony? No zróbmy mu 16, teraz nie będziemy szaleć. Nie będziemy szaleć z tymi wszystkimi bajerami. Nance level 2, dobra. Ja bym mimo wszystko ten cleaning zrobił większy. Niech sobie sprzątają. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale dobra, niech mają. Ten już też zakolejkowany, dobra. No to co, to wszystko w sumie do jutra. A, mamy podium muzyczne. Mamy kasiorę. Yeah. No tego nie będzie na pewno tak łatwo, bo nie wiem, jak tym sterować. Dobra, zobaczymy, jak dziewczynom jeszcze dzisiaj wyjdzie. I co, dzisiaj kończymy, myślę, ten pierwszy odcinek. Powiedzcie mi, bo mi się to podoba. Czy chcielibyście więcej z tej gry? Tower Master. Z jednej strony jest w miarę prosta, ale z drugiej, wiecie, takie właśnie takie proste są... Ciężkie do, mówią, mistrzowskiego panowania, nie? Tak jest łatwo, a gdzie się to zostawiło? Łatwo do grania, a znowu jest ciemno. O, dobra, tylko problem jest taki. Czy my mamy stówkę? Mamy. Mamy stówkę, bo teraz się zastanawiam. Tutaj dam, to będzie ciemno muzyką. Dobra, tak wystarczy, bo widzę, że ci mają światło, więc jest okej, okay. Więcej nie trzeba na razie. Jak będzie drugi, kolejny stół tutaj, albo dwa. Nie, stół by był jeden w sumie tutaj, to byśmy musieli tu jeszcze światełko dać. No ale to pomyślimy, nie? Wydatków było dużo. Wydatków było dużo. Wieczorem widzę mało jedzenia schodzi. Ale mamy full ludzi w tawernie. 100% customer serve. Tylko 24, ale chyba naraz o to chodzi, nie? 6 razy 4, 24, no bo inaczej to tak... Chyba mamy ich więcej dziennie niż 24. Dobra, wrzućmy czas na maksa. I zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało z tymi muzykami i ze wszystkimi bajerami. Zobaczę też, czy jakieś inne dekoracje by można było. Globusik. Prestiżu sporo daje. Ci dają sporo. Ale tylko 0,7 scrolla, nie wiem co to jest. Tutaj są jakieś bronie. Nie wiem, czy to jest lepiej czy gorzej. Chętnie bym jeszcze coś kupił. Dobra, kupmy ten globusik. Sobie będą ludzie to przekręcać, okręcać. A, 112 dziennie wyszło. Nie wiem, czy
No nie przeszkadza chyba, że on tak w rogu tam jest. Bo jest doliczony i do prestiżu i tutaj, nie? No dobra, to rzucamy na maksa. Dziewczyny trochę mają roboty ze sprzątaniem. Piwko nam się kończy, ale jeszcze nie. Następny dzień dopiero kupimy. Może nawet utrzymamy się jeszcze jeden dzień bez zakupów. Mamy nowy research, z tego co widziałem. Zresztą w sumie niech już doleci do końca, to nie ma znaczenia. No, było mało, ale żeśmy widzicie, wydatki mieli ogromne. Angry customers, 0. Czyli na razie jest nieźle. Dobra, sprawdźmy tak, jak to nam... Tu mamy kolejny upgrade. Ja nie wiem, czy... Jest aż tyle... Ona miała 12. Do ilu możemy? Do 15 możemy zjechać. Dobra. I co dajemy jej, moi drodzy? Tipsy lepsze? Tylko teraz tak, tipsy to są dla niej czy dla nas? Bo to jest pytanie. Na piwki to różnie bywa, nie? Nie mam pojęcia, jak to działa tutaj. Speed not caring, speed caring, climbing. Ja bym dał jej na piwki? Chociaż nie. Ło! To wszystkie się cofa. A to ja tak nie chciałem. A teraz nie pamiętam, ile ona nosiła. 3. To chyba była 2. Tu była 3. Tu była 2. Nie, tu był 1. Nie, też była 2. Czyli co, damy w prędkość? Czy w ilość drinków? A damy ilość drinków. Dobra. Który tu jeszcze? Levelek. No to nie czyść się tak dobrze. Nie no dobra, damy jej 12, tak miała, żeby nie było przegięcia. I co my mamy? Speed climbing to nie jest istotne. 4 drinki albo tipsy. Dajmy jej tipsy tym razem. Ta ma prawie poziom machnięty. Także zobaczymy. Leopoldzik też. Wszystko. Total Saralis 74. Nie wygląda, powiem wam, to źle. Mamy 63. A moglibyśmy mieć 100. Czyli jak mię... Wydaje mi się, że przydałby się jeszcze jeden stół. Tutaj i ławy. I co ciekawe, żadna nie jest w cieniu i to mi odpowiada. Nie wiem tylko, co tu postawimy w razie czego, ale dobra, moi drodzy, mamy prestiż 1000. Ja bym na dzisiaj sobie już zakończył tą zabawę i dajcie znać, moi drodzy, czy chcielibyście kolejne odcinki z tego. A, i researcha sobie weźmiemy, a to weźmy sobie winko. Co wy na to? Mnie się to naprawdę podoba. Myślę, że moglibyśmy zrobić dłuższą serię, kilka odcinków przynajmniej. No i może uda mi się zrobić konkurs, jak będę miał jakieś kluczyki do tej gry. No dobra, to na razie było tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej.